Cześć, zadanie kolejne. Dwa klocki o masach M1 równa się 0,6 kg i M2 równa się 0,4 kg zostały połączone linką. Na klocki działają siły F1 4,5 N i F2 1,5 N. Narysuj wszystkie siły w układzie, pomiń tarcie oraz oblicz przyspieszenie klocków i naprężenie linki między klockami. No to tutaj mamy właśnie ten rysunek do tego zadania przedstawiony. I ten rysunek po prostu wygląda tak, że leżą klocki sobie i tutaj działa na ten klocek M1 jakaś siła F1, a tutaj działa jakaś siła F2. W taki sposób właśnie te siły działają, tak? No to zaczniemy sobie w tego typu zadania. Podstawową, fundamentalną rzeczą na początku jest rozrysowanie wszystkich sił, które działają w układzie. Wszystkich sił. Tutaj na razie pomijamy tarcie. Narysuj wszystkie siły w układzie, pomiń tarcie, czyli pomijamy tarcie. O tarciu będziemy mówić w części czwartej tego bloku. Więc to jeszcze, na to przyjdzie jeszcze pora. Oraz oblicz, czyli standard, czyli zaczynamy, tak jak mówię, od rozrysowania wszystkich, zaznaczenia wszystkich sił w tym układzie. Więc zauważmy, w tym układzie działają następujące siły. Na pewno, zaczniemy od klocka M1. Na pewno na ten klocek działa siła grawitacji, no bo jeżeli coś leży na Ziemi, no to działa siła grawitacji w pobliżu powierzchni Ziemi. Ta wartość siły grawitacji to jest masa razy przyspieszenie grawitacyjne, tak? Na razie takim wzorem operujemy na siłę grawitacji, tak? Więc tutaj na ten klocek działa pewna siła grawitacji, ok? W związku z tym, że na ten klocek działa siła grawitacji, to zgodnie z tym, o czym mówiłem w części teoretycznej, na temat trzeciej zasady dynamiki Newtona, ten klocek naciska na podłoże. Naciska na podłoże, no bo działa grawitacja na ten klocek, więc ten klocek naciska na podłoże i, uwaga, i podłoże oddziałuje zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona na ten klocek. O tym była mowa w części teoretycznej, więc odsyłam jak coś. I te wielkości, czyli ten wektor Fn1 i Fr1 względem siebie mają się w taki sposób, że Fn1 wektor to jest minus Fr1 wektor, czyli wartości ich są takie same, czyli te długości są takie same tych wektorów. Może tego nie widać tak bezpośrednio na tym rysunku, ale te długości muszą być takie same. Dodatkowo ich kierunki są takie same, ale zwroty są przeciwne. Tu jest zwrot do góry, tu jest zwrot w dół. Tak samo tutaj będzie na klocek i tutaj jeszcze na klocek M1 działa ta siła F1, o której mowa w treści zadania. Na klocek M2 działa siła grawitacji w dół, FG2 nazwijmy sobie standardowe. I tak samo jak tutaj w sytuacji klocka numer 1, Fn2, czyli klocek naciska na podłoże z siłą Fn2, więc podłoże oddziałuje na ten klocek z siłą Fr2 i dodatkowo Fr, czyli siła reakcji, tak jakby dwójka, 2, bo związana z klockiem numer 2, oraz na ten klocek też działa siła F2, która ma zwrot przeciwny do osi X. Jest jeszcze jedna siła tutaj, o której warto wspomnieć, która po raz pierwszy się pojawia, ta siła związana z tą linką, no bo ta linka w wyniku tego, że te klocki zapewne zaczną się przemieszczać, zapewne w prawo, z jakimś przyspieszeniem w prawo, zgodnie z osią X, no to ta linka zacznie się napinać. Jeżeli masz dwie klocki połączone linką, zaczniesz pchać jeden z nich, no to linka zacznie się napinać. W związku z tym ta linka działa na ten klocek z siłą, nazwałem tutaj Fn, w lewo, przeciwnie do, no po prostu tutaj działa w tę stronę. A na klocek M2 będzie działać siła Fn', ja to nazwałem Fn', ale z racji tego, no bo to nie są do końca te same siły, ale z racji tego, że to jest ta sama linka, ona z obu stron będzie tak samo się napinać, czyli te wartości tych sił, z którymi linka działa na klocek M1 i M2, muszą być takie same, czyli te wartości tutaj napisałem, wartości tych dwóch sił są takie same, ale napisałem tutaj Fn i Fn', bo to nie są te same wektory, bo mają ten sam kierunek, tą samą wartość, natomiast przeciwne zwroty, dlatego tutaj jest Fn i Fn', a z boku napisałem, że ich wartości są takie same, bo wtedy to tak jakby jest pod względem takim, jest przejrzyste matematycznie i wszystko się zgadza pod takimi kwestiami formalnymi, ok? Więc to już mamy. Jeżeli chodzi o wprowadzenie do tego zadania i rozrysowanie wszystkich sił, w takich zadaniach zawsze zaczynamy od tego, tak? I jeżeli już to sobie zrobimy, to następnym krokiem, który należy wykonać, to jest wypisanie drugiej zasady dynamiki Newtona dla obu klocków. Zacznijmy w takim razie od klocka numer 1, czyli zauważmy, na ten klocek numer 1 będzie działać pewna siła wypadkowa, która jest sumą tych wszystkich sił. Co prawda ta siła na pewno się będzie równoważyła z tym, z tą siłą, tak samo tutaj ta siła FG2 będzie równoważyła się z tą siłą, no bo te klocki nie poruszają się wzdłuż osi Y w ogóle, no nie poruszają się wzdłuż osi Y, więc te siły wypadkowe wzdłuż osi Y są zerowe, czyli jeżeli siła wypadkowa wzdłuż osi Y tutaj jest 0, no to znaczy, że ta siła musi równoważyć tą
siła. Natomiast wzdłuż osi X te klocki się poruszają jak najbardziej, dlatego te siły wypadkowe wzdłuż osi X no, już nie będą zerowe. W związku z tym tak naprawdę to jest problem jednowymiarowy, więc rozpatrujemy to wszystko w kontekście jednego wymiaru. I dlatego piszemy sobie, że F wypadkowe 1, czyli oczywiście wzdłuż osi X, czyli siła wypadkowa działająca wzdłuż osi X na ten klocek numer 1, to jest M1, czyli z definicji drugiej zasady dynamiki Newtona, to jest masa tego klocka razy przyspieszenie tego klocka. Oczywiście, jeżeli te klocki są połączone ze sobą jakąś linką, no to te przyspieszenie obu klocków będą takie same. I z drugiej strony F wypadkowe 1 to jest suma tych sił wraz z uwzględnieniem pewnych znaków, tak? Czyli wzdłuż osi X na ten klocek działa siła F1, czyli F1 plus, bo jest zgodnie z osią X, oraz minus Fn, ponieważ jest przeciwnie do osi X. Więc mamy dwa takie równanie, czyli z jednej strony F wypadkowe to jest coś takiego i F wypadkowe to jest coś takiego. Więc jak już to mamy, to zauważmy, że z tych dwóch równań wynika, że M1a, czyli to coś, równa się temu czemuś. I to jest pierwsze równanie, które w tym zadaniu mamy. Więc to jest koniec, jeżeli chodzi o klocek pierwszy. Przechodzimy teraz do klocka drugiego, czyli każdy z klocków opisujemy osobno. Tego typu zadanie zawsze każdy z elementów opisujemy osobno, czyli F wypadkowe 2, czyli siła wypadkowa działająca na klocek numer 2, to będzie znowu, z drugiej zasady dynamiki Newtona, masa tego klocka, czyli M2 razy przyspieszenie, to samo co tutaj, bo te klocki są powiązane, więc te przyspieszenie tych klocków będą takie same. A z drugiej strony siła wypadkowa 2, ta składowa x-owa oczywiście, to jest Fn prim wartość, ale tutaj zauważcie, Fn prim wartość, wartości tych wektorów dwóch są takie same, więc od razu możemy napisać Fn, żeby po prostu nie wprowadzać zbyt dużo niewiadomych, więc od razu napiszemy Fn z plusem, bo jest zgodnie z osią X, minus F2, no bo jest F2 jest przeciwnie do osi X, czyli wypisujemy tylko składowe wzdłuż osi X. No i jeżeli już to zrobimy, to zauważmy, że z tych dwóch równań wynika, że M2 razy A równa się Fn minus F2. I mamy dwa równania, dwa pakiety równań. I teraz te dwa równania, tak się w tych zadaniach robi, zapisujemy w postaci pewnego takiego układu równań matematycznego. Czyli piszemy, przepisujemy to, M1A równa się, czyli to pierwsze równanie to jest to, a drugie równanie to jest to. I to jest pakiet dwóch równań. W tych dwóch równaniach nie znamy Fn, nie znamy, oraz A, czyli zauważcie, mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi. No to co nam matematyka mówi? Może można obie te niewiadome wyliczyć, tak? Dlatego standardowo takie równanie rozwiązuje się w taki sposób, że dodajemy stronami sobie, czyli to plus to równa się to plus to. Jak sobie dodamy, to zauważmy, wyjdzie nam, można wyciągnąć wtedy A przed nawias i wyjdzie nam A w nawiasie M1 plus M2 i to jest ta lewa strona dodana. Jak to ze sobą dodamy, to zauważcie, F2 skróci się z tym, znaczy Fn skróci się z tym Fn, więc wyjdzie nam F1 minus F2. No i świetnie. Jak już to mamy, to teraz wystarczy, wystarczy tylko podzielić obustronnie przez M1 plus M2 i wyjdzie, że A równa się F1 minus F2 przez M1 plus M2. Podstawiamy sobie teraz te wartości, czyli F1 to jest 4,5 minus 1,5, czyli 3 newtony przez 1 kilogram, czyli wychodzi 3 newton, to jest oczywiście kilogram razy metr na sekundę kwadrat, więc kilogramy się skracają, więc wychodzi 3 metry na sekundę kwadrat. I to jest przyspieszenie, czyli pierwsza rzecz w tym zadaniu została obliczona, a teraz jeszcze mamy obliczyć naprężenie linki, wartość naprężenia tej linki. No to zauważcie, te dwie wartości, to Fn prim wartość równa się Fn, więc albo z tego równania można po prostu sobie przekształcić to, na przykład to pierwsze równanie, w taki sposób, że Fn z tego pierwszego równania to będzie po prostu F, to pójdzie na lewą stronę, a to pójdzie na prawą, to będzie F1 minus M1 razy A. Tak równie dobrze można było to z drugiego równania obliczyć, ale tutaj wziąłem z pierwszego, więc wszystko znamy. F1 znamy, M1 znamy, A znamy, bo przed chwilą policzyliśmy, więc jak sobie to wszystko postawimy tutaj, czyli Fn równa się tyle, no to wyjdzie nam, że Fn jako wartość, czyli wartość tych wektorów, czyli naprężenia linki, wynosi 2,7 N. No i to wszystko w tym zadaniu. Do usłyszenia.